Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Legacy Challenge na krótkim życiu w grze The Sims 4. Przebrałam naszego Emila pomiędzy odcinkami. Dodatkowo, jak widzicie, zmieniłam im lekko pokoik no bo do domu trzeba było dołożyć łóżko dla naszego Emila. Ma tutaj już również miejsce do robienia swoich prac domowych. Dołożyłam nam również sztalugę, bo jej potrzebuje Cecylia do swojej pracy bo tutaj na przykład musimy dzisiaj zrobić ją namalować dwa obrazy, już jeden namalowała, musimy też polecić do dzielnicy sztuki nią, ale to myślę jak tutaj wszyscy już tam pójdą do pracy czy do szkoły, więc jak już wszystko sobie zrobimy, również jak Bożena się zajmie już naszym ogródkiem, bo to też zawsze musimy o tym pamiętać więc Bożenka za chwilę jak sobie zje to później też sobie skorzysta później dam jej, żeby się właśnie zajęła swoim ogrodem, bo właśnie musimy się nim tutaj oczywiście jak zwykle Zajęć mamy też naszego krowokwiata, którego musimy jej wyhodować, więc mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy do roboty. Nasz Franciszek dzisiaj musi rozwijać dalej umiejętności, w szczególności myślenie i poruszanie się. To są, znaczy poruszanie się już prawie ma na trójce, ale w szczególności myślenie musi dzisiaj, czy dzisiaj, najlepiej no w tym odcinku dobić właśnie do końca. Ty, kochane, jak nie masz chwilowo co robić, to po pierwsze mogłabyś zrobić pranie, więc zrób pranie, włóż do pralki, zrób pranie, włóż do pralki. A po drugie, może, mogłabyś namalować obraz. Tu są jeszcze jakieś rzeczy do wyrzucenia z lodówki. Pewnie się może w końcu zepsuło nam jakieś tutaj właśnie na przykład ser, czy jakieś inne rzeczy. Może jakieś mleko czy coś, więc tutaj myślę, że takie rzeczy powoli nam też w tej lodówce, bo to już długo gramy mogły się też zepsuć. Więc tutaj upierzmy, też wyrzućmy właśnie to, co nie potrzeba. Więc o, właśnie było na pierwszej stronie, widziałam. Wyrzuć zepsute jedzenia, więc tutaj zróbmy to. Co potrzeba? Wybrałam się, wybrał się na lekką przebieżkę też. Od rana, aha, nie może się rozbierać w pobliżu dzieci. No tak. Dziecko jest w Łazience, ja mu nie mogę powiedzieć, żeby coś tam zrobił. Dobra. Ciebie jeszcze w międzyczasie poproszę, może jakiś mały klasyczny obraz, zanim jeszcze tam Twój syn zrobi lekcję. Zje wszystko, to też poproszę o to. Bożenko, ja bym Cię raczej prosiła o to, żeby się zajęła swoim ogrodem, więc zebrała cały plon tutaj. Uuu, czy już mogę. Z... Tak, możemy sobie zebrać również nasiony, czy te rośliny, ale myślę, że najpierw bym chciała, żebyś tutaj właśnie odchwaszczyła i takie inne rzeczy, i później sobie zbierzemy wszystkie rośliny użytkowe i będziemy mieli to gotowe. Przy okazji będę miała podlane i wszystko dobre. A więc mamy, mamy czas. Czy mamy czas? Nie mamy w sumie czasu, więc mamy ma bardzo, bardzo mało czasu. Może lubić pracować, z pewnością fizyczną Krystyna byłabym powiedziała nawet wskazane, żeby on lubił, bo w sumie on jest właśnie taką osobą. Od tego to myślę, że chyba wszystkich nakarmiłam. Krystiano, chyba nie byłeś głodny. Nie, Krystiano, to jedynie mogłabym cię wysłać pod prysznic. W takim razie mamy gotowe dzieci nakarmione. Emil, za godzinę do szkoły. To też pamiętam, dlatego chciałabym może, żeby spróbował zrobić jakąś tam pracę domową czy coś. Poziom jakiejś drugiej umiejętności masz, więc być może właśnie udałoby ci się tam zrobić właśnie coś do szkoły, więc dlatego chciałabym, żeby mamusia za chwilę właśnie tobie tam pomogła właśnie z tymi lekcjami. Może niech nie kończy już, wiecie, do końca obrazu, a może dziadek ci pomógłby z, z lekcjami. W sumie dziadek mógłby ci pomóc z lekcjami, jeśli chodzi o małego Franciszka. To ja widzę, że trzeba go tu wykąpać. Krystiano, gdzie ty jesteś? A, dopiero się idziesz. kąpać. to jeszcze nie masz drugiego poziomu umiejętności myślenia. Nie, jeszcze nie masz. To zrobimy tak. Ty poprosisz Franciszka o naukę kształtów. Więc szybciutko widzę, że nam się talerz zbagował w powietrzu. Nie ma co? <laughs> nie ma jak to zbagowan. O, jeszcze nam się zepsuło. Okej, okay. a więc widzę, że tutaj mamy wszystko dzisiaj do zrobienia. Dobra, więc później napraw, nie wiem, czy tam Emil coś zdążysz z odrobienia tej pracy domowej, czy nie. Czy ty właśnie skończyłaś malować obraz. A, nie, tam pewnie nie, skończyłaś właśnie malować obraz, okej. Okay. Nie to w takim razie wiesz co, idź szybko jeszcze pomóż synkowi przy odrabianiu lekcji. Niech, niech to będzie ty, a później jak tam skończysz o to, moja może poproszę tak, ciebie, poproszę o to, żebyś to naprawił i zresztą miałeś się wykąpać, więc ten szybki prysznic raczej jakiś taki... Zbyt dobry to dla ciebie w sumie nie był. No a mały się tam uczy. Już może lepiej byłoby, żebyś go wykąpał. Wiecie co, Krystiano? Jednak wiecie, co zrobił inaczej. Krystiano, ty sobie pójdziesz na toaletę tutaj i weźmiesz szybki prysznic tutaj. Bożenka, jak zwykle, będzie pracować z domu, a to oznacza, że ty musisz już biec do szkoły. O, ciebie mogę poprosić, żebyś na przykład skorzystała sobie z tej toalety, a następnie. E, sprzedała obraz, proszę bardzo, który zrobiłaś. E, no, a dziadka za chwilę będę mogła poprosić, żeby może wykąpał e, wnusia. No, <grym> niech się tam chwilę pouczy umiejętności, żeby już miał też zrobione. Może żeby wszedł na drugi poziom umiejętności. Póki co jest e, tylko pogodny, więc to nic mu tam nie pomaga ani nie przeszkadza. E, ciebie poproszę, żebyś uczył się pilnie, Emilu, żebyś właśnie zdobywał nam ładnie. Umiejętność. Ja nie wiem, czy czasami Ciebie nie poprosi, żebyś może troszeczkę e, pouprawiała jogging. Może byłoby dobrze, A jak tam Bożena. A, Bożena cały czas jeszcze zajmuje się ogródkiem. Ma jeszcze, widzę, mnóstwo rzeczy do podlania. Czy krówka już wyszła? Krówka, widzę, że jeszcze sobie e, śpi. Dobrze. A Ty co miałeś zrobić do pracy dzisiaj? Daj się zjeść krowokwiatowi? Naprawdę masz takie zadanie do pracy? Daj się zjeść krowokwiatowi? Wow, my nie wykonamy tego zadania, bo nasz krowokwiat jeszcze naprawdę nie wyrósł. O wow, nie wiedziałam, że może być takie zadanie do pracy. E, no niestety nie damy rady, bo nawet jakbym chciała pobrać krowokwiata z przecież nie, jakbym pobrała krowokwiata z galerii, to chyba może on być e, tutaj w większym stadiu wzrostu. Więc może udałoby mi się w ten sposób go e, go pobrać, ale pierwszy raz widzę takie zadanie do pracy. Daj się zjeść krowokwiatowi, wow. To jeszcze musimy poczekać, aż krowokwiat wystawi jedzonko. No niesamowite. Dobrze. Nie, żadne media społecznościowe, ani nic, więc pierwszy raz. Pierwszy raz coś takiego widzę i jestem naprawdę zdziwiona. Dobra, zawołajmy też dzwoneczka, bo widzę, że coś nie wychodzi. Już godzina dziewiąta, a on się nadal nie, nie pojawił, więc też później rozrzućmy kurczaczkom tutaj karmę, bo pewnie są gdzieś tam może niektóre głodne. Zresztą niech będą nam ładnie najedzone. Dobrze, i możemy zebrać jej, nasze wielkie, e, tutaj, plony. Jeśli chodzi o duże plony, to chyba będziemy mieli już wszystko. Czy mamy? E, a właśnie, a propos plonów, to muszę sprawdzić, co tutaj posiadamy, co nie. Ale na pewno chciałam tutaj odłożyć właśnie i bakłażana, i sałaty, więc już będziemy to, to posiadać u nas i będziemy mogli wykorzystywać. Dobrze, dobrze, bo ja się już, już, się, już się gubię co mamy, co nie mamy, więc arbuza bakłażana, to w takim razie grzybnia, mówię, nie jest nam potrzebna, bo grzybów mamy pod dostatkiem, możemy sobie pójść wokół nas i zebrać, jak będą w sezonie, to tam nie ma problemu. W takim razie saćmy jeszcze dnie i sałatę, no bo już dwie nam się tam również już zużyły, więc później sobie też je posadzimy i tak to zrobimy. Dobrze, ty ładnie tam biegasz sobie, mały jest kompany, no miałeś być kompany, dobra, więc muszę tutaj wszystko naprostować. Ale dobrze, za chwilę też sobie pójdziemy do tego, do tej dzielnicy sztuki, bo musimy ob ocenić jakiś występ. Nie wiem dlaczego, ale wcześniej tutaj nie zajrzałam do wekowania i tak mówię, kurczę, tego zamiennika mięsa nigdzie nie mogę moimi simami kupić, nigdzie nie mogę kupić, a gdybym tylko tutaj weszła, to bym od razu znalazła ten zamiennik mięsa. To jest pierwsza rzecz w wekowaniu, jaka istnieje. I można to zrobić z wielu różnych rzeczy. Jak widzicie, dowolny grzyb, bakłażan, ziarna soi, kostki niby mięsa. Więc jeśli na przykład właśnie macie życie eko, no to ziarna soi tam wa łatwo wam znaleźć. U mnie pewnie zrobił albo z grzyba, albo z bakłażana pewnie ten zamiennik mięsa, więc bardzo łatwo można znaleźć. Więc jeśli was gdzieś tam zamiennik mi mięsa powstrzymuję, to warto zrobić, chyba zrobię za trzy y, tutaj słoiki tego właśnie, więc to bardzo się opłaca. Y, jestem też ciekawa, czy czasami może nie zrobię nim niedługo jakiegoś, wiecie, sosu pomidorowego właśnie, bo nie wiem, czy jest gdzieś potrzebne, chociaż raczej y, przy takich rzeczach y, było raczej potrzebne albo pomidor, albo sos pomidorowy, a niestety zamiennika mięsa nie można niczym zamienić, więc wydaje mi się, że też na przykład zrobię majonez albo właśnie krem spróbuję zrobić, może właśnie gdzieś to nam odblokuje właśnie różne przepisy do ugotowania, no bo jak się wejdzie tutaj do do właśnie do, do gotuj, no to mamy różne różne rzeczy, właśnie niektóre rzeczy mnie tam gdzieś tam stopowało jestem ciekawa co mnie tutaj gdzieś jeszcze na przykład stopuje, co właśnie nie mogłabym, nie mogłabym zrobić, a widzicie już tutaj pewnie mi się część rzeczy odblokowała. chociaż dlaczego tak a bo tutaj wszystko mam, wszystko mam, a tutaj nie ma, nie mam jajka tu nie mam. Mi mięsa w ogóle nie mam. O, proszę, muszę dokupić mięso. Ryby, mi ryby i mięso to są rzeczy, które rzeczywiście mi brakuje. Co mnie bardzo cieszy i widzę, że wiele rzeczy już mogę zrobić za pomocą tego, co mam w wyposażeniu moich Simów, więc to jest naprawdę pocieszające. Przed chwilą było powiadomienie o tym, że są urodziny bożeny. Tak? Dobrze. Tak. Więc mamy urodziny bożeny, więc przed północą trzeba by je zrobić, bo inaczej wiecie, sama nam się tutaj przekręci, mały się tam gdzieś uczył umiejętności, tak, więc powoli już nocnik, korzystanie z myśl i myślenie gdzieś tam na dobrej drodze są, więc mamy powoli czas, dobrze, ale ja obiecałam, że z Sącycylią pójdziemy, bo musimy obejrzeć to w dzielnicy sztuki, ten wystaw, niestety Bożona, no mówię, nie będzie mogła zrobić swojej rzeczy do pracy, bo niestety tam krowokwiat nie wyrósł i przed jej raczej e, następnym dniem w pracy raczej się to nie stanie, więc niestety nie będziemy mogli to zrobić, dobrze, bo musimy iść do dzielnicy sztuki, a więc najprawdopodobniej sobie pójdziemy do galerii i myślę, że może zabierzemy ze sobą Doris myślę, że chciałabym ze sobą ją zabrać, tak żeby mogły so siostry się spotkać, e, tym razem bez dzieci jak widzicie Marysia już jest dzieckiem też, a więc również i ona się postarzała tak samo jak Emil, no bo oni w sumie w tym samym wieku są mam nadzieję, że jakiś występ będzie tu za chwilę do, do obejrzenia więc mam nadzieję, że może ktoś tu przyjdzie o właśnie, może tutaj będę mogła kupić te, te Wodorosty, czy coś. O, właśnie, to też może od razu podejdźmy. O, ktoś tutaj jest, więc możemy za chwilę ocenić występ i będzie gotowe, i będziesz mogła dostać awans jutro. A więc, jutro z samego rana, powinnaś mieć awans. Widzę, że mamy banany, granaty, gruszkę, jabłko, więc to mniej więcej wszystko, co mamy. Wiśnie, ziemniak. Nie, wodorostów tu dzisiaj nie ma. Wodorosty, wodorosty. Jestem tak ciekawa, co można. Gdzie można by zdobyć wodorosty? Może, jakbym poszła na targ smaków, podczas, właśnie, to tam na pewno można kupić te przyprawy różne ostre. To na pewno właśnie można w dzielnicy, właśnie, smaków kupić. To podczas festiwalu, właśnie smaków. Tak mi się wydaje. No ale wiadomo, to tylko jeśli bym chciała właśnie robić tę jedną potrawę, to wtedy bym potrzebowała. Chociaż nie jestem pewna, czy tam są wtedy wodorosty, czy może czasami wodorostów nie kupię. Albo wodorosty, wiecie co, w Sulani kupię w tym e, automacie. Tam na pewno będą wodorosty. O, wodorosty raczej może właśnie w Sulani będą. Chociaż pewności też nie mam. <noise> Bo to nigdy nie wiadomo. Dobrze, gdzie jest Doris? Podejdźmy gdzieś razem, żebyśmy też mogli chociaż chwilę spędzić czasu razem. Tak jak mówię, nasza Doris, czy Doris, nasza Bożena, czyli starsza siostra będzie dzisiaj już e, dorosła. A więc tutaj wiadomo, dzieci nam się tutaj starzeją. Jaką ty chcesz się tam bawić? Gliną, kochana Nie ma żadnej zabawy gliną Chociaż możesz tutaj, o właśnie Objąć czule swoją siostrę Proszę bardzo, więc co bym chciała, żebyś zrobiła e, Możesz, o jakiś dowcie sobie opowiedzieć, proszę bardzo więc chwilę, jak ją ty już ściągnęłaś To właśnie sobie z nią porozmawiaj Pożartuj Niech powiedzmy dziewczyny nadrobią Chwilę czasu z końcu bliźniaczki, co nie? Więc mogłyby w końcu ze sobą troszeczkę E właśnie porozmawiać, o, poprawić humor, o jakiś tam sekretny uścisk dłoni wybrałam, ale już nie widzę. To może ożywiona, osobista rozmowa. Jakie wy macie tam e, w sumie stosunki, jaką jaką bym powiedziała wyszło wam z rodzeństwa. Super rodzeństwo, okej. Okay. <ścoughs> Więc super rodzeństwo wam wyszło, okej. Okay. No to w takim razie brawo, brawo dla ciebie Doris, no ale my będziemy też wracać do domu, bo za chwilę do domu przyjdzie Emil ze swojego pierwszego dnia w szkole wiadomo, trzeba mu pomóc w nauce Adam musi dalej sobie powiekować więc wiadomo, musimy się zbierać dodatkowo myślę, że właśnie po południu nasza Bożena musi mieć swoje urodziny więc to też musimy swoje zrobić, więc dziękujemy Doris za spędzanie czasu, mam nadzieję, że właśnie u ciebie dalej będzie wszystko szło dobrze Dobrze, więc ty za chwilę zajmiesz się swoim synem. O, ale na przykład teraz mogłabyś się zająć swoim młodszym synem i właśnie jego tutaj pouczyć korzystania z nocnika. Zaś, Bożena, ja pamiętam, że ty się musisz zająć tutaj właśnie szachami. Ty nie szachami, więc proszę ciebie tutaj. Ciebie chciałam prosić do charyzmy, bo pamiętam, że ty potrzebujesz charyzmy oraz sprawności fizycznej do swojej pracy. Ciebie właśnie chciałam, żebyś sobie pograła w gry, a ciebie chciałam jeszcze poprosić o powekowanie pewnych rzeczy, właśnie tak jak majonez. A, i oczywiście e, zapomniałam, my musimy oczywiście tutaj zamówić te e, dostawę, a więc musimy właśnie dostawę produktów spożywczych, bo nam się całe mięso pokończyło, więc muszę zdecydowanie więcej kupić, żebyśmy mieli tutaj na zapas. Nie pamiętam jak z cukrem stoimy, to też troszeczkę od razu... Dokupię, bo głupio byłoby, żeby nam zabrakło, a mamy różne rzeczy gotować. Więc cukier, ważna rzecz. Kokos mogłabym tu zamówić, jakbym chciała coś zrobić, to może ze dwa nawet zamówię. Arbuzy, inne rzeczy mamy. Mąkę też zamówię, bo nie wiem, ile mamy. O, rybki sobie zamówimy też, żeby też, o, tylko dwie mają, więc tylko dwie, to może też jeszcze dwie. Dwie perce, pietruszkę mamy, rumianku sumie nie potrzebujemy. Suma mogłabym zamówić, ale może... Nie, to może jednak, o, bo jest tilapia z patelni, to może tilapię sobie weźmiemy. I tyle, czerwone mię dwa mięsa jakie były, to zamówiłam, no, cukier, mąka i te sprawy. Wszystko mamy zamówione, więc będzie można tutaj ładnie e, gotować. Dobra, a ciebie też później poproszę o wyrzucenie resztek. No i wszyscy rozwijają umiejętności, a jak nie umiejętności, to a ciebie, a ty miałaś chyba grać sobie w grę. Proszę bardzo, zapraszam, Emil wrócił do domu. Po swoim pierwszym dniu, oje, już jaki wyczerpany, to chodź od razu sobie pograć w grę. Tutaj może impreza wyszała, zapraszam, zapraszam, pograj sobie w grę. Młody człowieku, to może od razu Tobie będzie lepiej, a Ciebie też poproszę. I co, może ja go poproszę najpierw o skorzystanie z toalety, poczekam aż przyjdą. A, i przyszły nam rachunki, 2800, więc od razu też sobie zapłać. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam o rachunkach. <laughs> Dobrze, jak skończycie, to później może go ucz kształtów w chwilę. E, bo oczywiście Franciszek tutaj musi troszeczkę podnieść sobie zabawę, zanim. E, o, I Dory dzwoni. Oczywiście, że możesz sobie pogadać z ojcem. No wiadomo, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ojciec niedługo z nami się też już będzie żegnał, bo w sumie już trochę musiał. E, buzuje ten tutaj paseczek, więc myślę, że Adam to już tak... Lada, lada chwila. No wiadomo, ma cechę aktywne, więc troszeczkę z nami z nami pobędzie, ale tak już bym powiedziała, no niedużo chyba. Naprawdę niedługo. Oj, proszę bardzo, pan Raul przyszedł, a pana Raula połączyłam z panią Watsonową, więc tam z, z Hanford on Bagley, więc ona tam jest. On już ma swoje dziecko, bo będzie tak, bo on już w sumie młody dorosły, więc właśnie tuż przed odcinkiem właśnie ich połączyłam i wszystkich innych nastolatków, którzy byli właśnie nastolatkami, to też właśnie przed odcinkiem połączałam i właśnie już mamy, powiedziałabym, ty chciał, chciałam rozmnożyć, to mamy rozmnożonych, to tak jak mówiłam musimy zrobić majonez i musimy zrobić ten krem i może właśnie jeszcze coś tutaj tam zrobimy, co tam masz, a bo trochę jesteś przemoknięta, okej, okay, dobrze to ciebie też poproszę tutaj od razu, żebyś rozpakowała torbę, proszę bardzo i jak tam u ciebie z zabawą? Trochę lepiej, trochę lepiej więc można by powiedzieć, że mógłbyś powoli zacząć właśnie robić lekcje i żeby mamusia mogła tobie pomóc, to później tak tobie zabawa troszeczkę padnie to będziesz miał z powrotem co podnosić, a mama nie idzie do komputera mama pomoże w odrabianiu lekcji, a możesz też dać Raulowi tutaj napiwek, a niech ma Ech, Chłopak, niech się cieszę. Jesteśmy miłymi tutaj, można powiedzieć, klientami, więc niech niech, niech najbardziej mają. No i super. Lubię je składniki do gotowania, więc tutaj. A i zawsze dodatkowe słoiki, a więc tam jak robimy troszeczkę więcej, czy znaczy jak robimy słoiki, to zawsze właśnie jeden wyjmują na stół, a kolejne wchodzą nam do wyposażenia. Nie wiem dlaczego tak zrobili twórcy, ale tak właśnie się dzieje. Dobrze, to wekujmy jeszcze dalej. I chciałam zrobić na pewno krem, a i na pewno chciałam zrobić ten sos pomidorowy, o, to na pewno, bo to może być nam e, gdzieś tam najczęściej do gotowania potrzebne, no i młody szybciej na pewno też z pomocą mamy odrobić te lekcje. E, czy, a ty nie dostałeś piątki w szkole? O, to niedobrze, to niedobrze, to niedobrze, e, no ale powiedzmy, o, mamy czas gdzieś tam jeszcze na to rozwinięcie, dobrze, a więc jak już masz, Krystiano... Charyzmę, to teraz byś potrzebował jeszcze tutaj rozwinąć swoje umiejętności sportowe. I ty też już rozwinęłaś to, co potrzebujesz? Tak, a więc logika zrobiona. Więc proszę bardzo, gotowe. W takim razie też możesz tutaj pomóc w różnych rzeczy i się też najeść. O, w widzę idzie bardzo szybko. Nie wiem, kremu naprawdę bardzo szybko poszedł. I majonez też, może za chwilę mu się przyjrzymy, jak te rzeczy robi. Wiem, że nie wszystkie później powtórnie trzeba gotować, więc to też może iść trochę szybciej. Więc chciałam ja jeszcze zrobić sos pomidorowy. O, proszę bardzo, więc wiecie, jak z jednego robimy trzy, to w sumie opłaca się zrobić takie, takie weki, bym powiedziała. I wtedy byłoby więcej na dłużej. Wiadomo, my składników mamy dużo, to nawet sprzedaję, więc to się... Może, może niekoniecznie opłaca, ale jak potrzebujemy majonez czy krem, no to warto i tak go, i tak go zrobić. Więc jak i tak się, musimy go mieć, no to żebyśmy mogli coś przygotować, to muszę. Muszę go mieć. No dobra, później sobie weźmiesz jakieś resztki, a później możemy jeszcze upiec jakiś chleb albo ser, bo chyba, sera chyba nie mamy już za dużo. Więc później też, żebyśmy mogli zrobić większą porcję. Jak to było z tym chlebem i serem. Chleba mamy jeszcze trzy porcje, więc całkiem, całkiem, a jeśli chodzi o ser, no to mamy jeszcze tylko jedną porcję, tak, a więc tutaj musimy właśnie o to sobie zadbać. O, proszę bardzo, Emil odrobił pracę domową. Brawo, chłopie, brawo, 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 brawo brawissimo, to na przykład możesz sobie teraz pooglądać kanał dziecięcy, o, bo się ładnie spisałeś. A to wiecie, co to może wyciągnąć coś do jedzenia, to sobie razem wszyscy e, wszyscy zjedzą, o. Co my tam mamy do, do jedzenia? O, mamy tę sałatkę, kaprezę. O, to myślę, że tak bardziej na zdrowo sobie zjemy. Proszę bardzo, więc weź porcję. I Ciebie też poproszę, żebyś wzięła później porcję. Czy młody jest głodny? Niekoniecznie, może później. Na razie niech sobie troszeczkę poogląda. Widzę, że Krystiano też nie jest głodny. Widzę, że chyba tego nie musiałeś ponownie robić. Nie, tutaj chyba będziesz musiał. Tak, to musisz ponownie zanurzyć w wodzie, więc proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda, więc najpierw robi normalnie niby, a później jak gotowy, słoik jeszcze musi włożyć do, do garnka i jeszcze musi się chwilę porobić i za chwilę będą jakby gotowe. O nie, młody poszedł spać, tak, młody poszedł spać, ale to młody, ja ciebie poproszę o wstanie, bo potrzebuję, żebyś się tutaj najadł i dopiero później położymy ciebie spać. Dobra, a więc w wyposażeniu Adama mamy Mamy resztę, super. Dobra, co jeszcze mogłabym chętnie zrobić? Co potrzebujemy, mówię, oprócz zamiennika mięsa, wykowanie. No to nie, grzyby w słoiku, myślę, że niekoniecznie. No, no to myślę, że najważniejsze co, co potrzebne, to to mamy zrobione. No, to najważniejsze. Najważniejsze, jakbym chciała coś ugotować, to pewnie teraz mam też więcej możliwości. A ten ser, ewentualnie, miałam zrobić, o właśnie, bo posiadamy tylko jedną, jedną porcję, więc od razu też, też zróbmy ser. Proszę bardzo, żeby mnie to nie powstrzymywało. No. Proszę bardzo, jak tam ci idzie? Bardzo fajnie, więc ty też sobie możesz już wziąć tę sałatkę do, do zjedzenia. Weźmie... Bierzesz tę porcję, zaznaczyłam Ci tak, zaznaczyło się. A, i ciebie musimy postarzyć, no tak. <grych> no, nie, nie będziemy na pewno szli do, 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 do domu do to na pewno nie. Ale nam została jedna porcja. Czy ktoś tutaj był głodny, Adam albo Krystiano? Krystiano, ty już chyba też uzyskałeś czwarty poziom, co nie? Tak, a więc wszystko masz gotowe do pracy. To też cię poproszą, żebyś tutaj może podszedł i wziął prysznic. A, a my tu chyba mamy nieprzełożone pranie, więc jak najbardziej można by je przełożyć do suszarki. Czy ty bądź głodny? Nie, w sumie nikt nie jest głodny, to możemy w sumie resztki schować. Dobrze, Adamie w takim razie możesz sobie na przykład porozmawiać z Bożenką, która na przykład niedługo już na przykład będzie miała urodziny, więc proszę bardzo ładnie sobie z nią porozmawiać. No, młody sobie ogląda telewizję, też sobie może na przykład z ciocią porozmawiać, proszę bardzo, a więc entuzjazmu się słodeczami może sobie porozmawiać z dziadkiem. Więc na przykład, znowu tutaj może, na przykład, co mógłbyś zrobić? Na przykład, mógłbyś poznać dziadka o, proszę bardzo, a ciebie poproszę o wyczyszczenie tacki na kłaczki i o wysuszenie ubrania. Proszę bardzo. A młody jak tam? Młody, ładnie. Młodego, to ja bym chyba jeszcze poprosiła o, o chwilę nauki. Czy możecie mamusia ma położyć spać? Może mamusia się cię za chwilę położyć spać, tylko wyczyści jeszcze twój nocniczek, a więc mamy dzień. A ty co? Miałeś przestać biegać. Właśnie wracaj do domu, bo potrzebujesz tutaj kąpieli. O, tak powiem. Dobra. Później też możesz iść. Sama. Siku, czy ty idziesz tam na toaletę? Nie. A ty sobie idziesz nalać wodę. No tak. <noise> Ach, te Siemens, kochane. Kosz, jak to kosz jest pusty? Nie, kosz nie jest pusty. Proszę wyrzucić śmieci jeszcze, żeby nie było. No, a młody, młody też w sumie musisz skorzystać i wziąć prysznic. Tylko nie wiem na które prysznic wysłałam ojca. Na tamten, dobra, więc wysłałam was na, na dwa różne. Dobra, to w takim razie jeszcze musimy urodziny Bożenki zrobić. No, nie chciałabym, żeby sama się gdzieś tam przekręciła. Więc jak najbardziej musimy ją zorganizować, a widzę, że Aha, lalkę ukradł, to ją musimy sprzedać, bo nawet tą pewnie lalką by się dobrze nie mógł nawet pewnie pobawić. A więc tutaj musimy, musimy to zrobić i za chwilę możesz sobie tutaj dodać świeczki urodzinowe. Czy ty w kieszeń schowałeś tutaj talerz? Czy mi się tylko wydaje. Halo młody, co zrobisz z tym talerzem? Młody. Jak powiem tobie, usiądź. To co zrobisz z talerzem? Yy, ty też musisz później na toaletę. Zapraszam, zapraszam. No. Młody, co jest z tym talerzem? Ja wiem, że jesteś nieporadne, małe dziecko, ale bym chciała talerz odzyskać, no. no kurczę. <grytanie> Dobra, czytaj do snu Simowi, Simowi. Franciszek, oddasz ten talerz, czy nie oddasz? Nie, proszę się nie interesować małym. Ja ciebie też bym prosiła, żebyś podszedł tutaj, bo chciałabym, żebyś był przy wypowiedzeniu życzeń przez twoją córkę, przynajmniej ty. Nie wiem, co ma mały, oddałeś ten talerz do wyposażenia? Nie, nie oddał. <laughs> nie wiem, może później młodego będę musiała gdzieś tam um, być może zresetować czy coś, bo <laughs> dziwne rzeczy się dzieją. Dobrze, ale Bożenka miała urodziny, proszę bardzo, więc została już dorosła, a więc drugie pokolenie, tak, drugie pokolenie się nam już powoli, 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 powoli starzeje. Emil do swojej aspiracji potrzebuje mieć stoliczek, na którym będzie mógł malować tutaj obrazki, więc przełożyłam nam na zewnątrz nasz tutaj namiot młody. Tutaj ma już też zrobioną umiejętność wyobraźni, więc tutaj nie będę go za bardzo potrzebowała, więc on tutaj musi dokończyć te, tamte dwie. No i tu się już musimy pospieszyć, bo mamy jeszcze tylko jeden dzionek, więc tutaj warto, żebyśmy tutaj to zrobili. E, Cecylia, Cię może poproszę, żebyś zrobiła może jakiś poralny mały jogging? E, dzisiaj powinnaś dostać też awans, a więc o 11 powinno przyjść tutaj nam powiadomienie o Twoim awansie. No a tutaj niestety ty, e, Twój e, pracodawca nie będzie zadowolony z Twojego dnia w pracy, no ale cóż, nie było jakby troszeczkę innego wyjścia. Dobrze sobie później tutaj opryskamy roślinki. Widzę, że potrzebujemy troszeczkę popryskiwać. Przeciwko owadom, czy coś potrzebuje podlania albo coś? Albo tutaj odchwaszczania? Chyba nie, chyba niekoniecznie, więc chyba tutaj nie będzie nic Nic dzisiaj do, do podlania, to może nawet lepiej nie chciałabym, żeby gdzieś tam jakaś Roślinka mi uschła, więc wolę, wiecie, sprawdzić więcej niż, niż miałabym mniej Chyba, że nie, widzę, że krowokwiat też nic nie potrzebuje, co tu jest? Aha! Aha, zjadłaś zepsute jedzenie, bo za długo tutaj leżało pewnie na wierzchu. No dobrze, no cóż. Jak ci dałam zepsute jedzenie, no to dałam ci zepsute jedzenie. No cóż, dobrze. Później oczywiście musisz, no jak zwykle, nakarmić od rana kurki. Zbierzesz sobie jaja od razu też. I od razu też mi posprzątasz kurnik, żeby było gotowe. Z Adamem nie rozmawiaj. Możesz też później sobie spróbować chwilę porozmawiać z... Tutaj z jakimiś kurkami, proszę bardzo, więc tutaj o, proszę bardzo, tutaj nam jedna kurka wysiaduje właśnie jaju, więc też fajnie, no i później też sobie możesz posprzątać oborę i widzę, że tam ją musimy uzupełnić. O, proszę bardzo, więc zawołasz ładnie kurki na jedzonko i proszę bardzo, uzupełni to, co potrzeba, a Ciebie poproszę o schowanie do wyposażenia. Emil zaczyna za godzinę. I ty też. A dzisiaj nie? Nie masz? Za, nie nie dzwoni do ciebie jeszcze. Aha, bo do ciebie o ósmej dzwoni, rozumiem. O, mamy dwa jajka z możliwością wyklucia się. O, wow! Dobra, młody tam jeszcze maluje, obrazek maluje, dobra. Myślę, że później, jak go skończysz, to też od razu możesz sobie coś wziąć do jedzenia jakieś resztki, bo troszeczkę jesteś chyba. Głodna wyproszę, proszę, mamy dwa jajka. Ile mamy tutaj już kurcząt, kurek? Cztery tylko, więc spokojnie myślę, że te co dwa, co są z możliwością wyklucia się, to jak najbardziej możemy tutaj rozłożyć. Super, bardzo fajnie. Czy ty zabrałaś plon, jaki był? Chyba nie. A ja chyba jej dawałam, żeby zebrała plon. Nawet nie odchwaszczyłaś, ani nic. A, bo się pewnie zbyje, czujesz zbyt... A, no tak zbyt nie swoja, żeby to zrobić. No tak, no tak, no tak. Rozumiem. Rozumiem cię już. E, to sobie później porozmawiaj z, z kurką wyczyścią wydłu i później może będziesz w stanie e, coś tam zrobić do pracy. No i mały też już ma poziom u mojej umiejętności, więc super. E, czy ja ci młody nie kazałam iść zjeść czegoś? Chyba tak, ale gdzie ty idziesz? Robić bałagan? Robić bałagan. Ja Ci kazałam zjeść, a nie robić bałagan chyba. Oj, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Proszę bardzo, tu są kiełbaski z pióry. Proszę bardzo, więc proszę mi tutaj ładnie zjeść. Jeszcze przed szkołą. Młody też proszę bardzo, zapraszam. Do jedzenia dziadek się napracował jeszcze tutaj mnóstwo porcji jest. Dobrze, Krystyna sobie siedzi. A Cycylia, aha, Cycylia dałam tak. Na, na, na lekką przewierzkę. Tak, jak skończysz, to później możesz przyjść na, na prysznic. Ej, Krystian, małe da sobie radę. A ty co idziesz? O, a Adam idzie posprzątać coś. Och, jak proszę, no tak zarobiła za Rosji melonów. E, tak jak się spodziewałam, bo niestety nie mogli się... I wypij. Wypij esencję krowokwiatu, naprawdę. Och, o, możemy obserwować wyklucie się, super. Nasz krowokwiat jeszcze nie wyrósł, a my musimy tutaj poanalizować go, super. Dobra, opryskaj przeciwko owadom i później zbierz cały plan. Oj, nie, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Och, z tym krowokwiatem nie idzie nam dobrze. O, przytulaski z krową, jaka fajna interakcja, dobrze, młody, idziesz do szkoły? Halo, już mi tutaj nie sprzątaj, tylko idź do tej szkoły, dobrze? Dziękuję. Masz iść do szkoły ładnie, bez gadania. Dobrze, resztki możemy schować do lodóweczki. Proszę bardzo, dobrze, to już tam Cecylio, A już prawie skończyłaś, dobra. <grym> prawie skończyłaś, a ja tobie przerwałam. Dobrze, niech, niech tak będzie, później też możesz sobie skorzystać i sobie możesz wziąć jakieś resztki. Proszę bardzo, Emil idzie do szkoły i Emil uczy się pilnie, bo ja bym chciała w końcu piątkę żebyś zdobył. Ok, bo masz niewiele dni, masz jeszcze później 3 dni i w te 3 dni trzeba będzie zdobyć szóstkę, więc tutaj potrzebujemy zdecydowanie, zdecydowanie, żeby się tam postarał, a młody musi jeszcze nocnik, więc jak skończy jeść, to też jeszcze niech sobie pójdzie na nocniczek. Krista, no, ty dzisiaj do pracy pewnie tak i widzę, że potrzebujesz toalety, no bo sobie wypiłeś mleko, tak dzisiaj za 5 godzin idziesz do pracy, więc super, zwyczajne mleko Bożena uzyskała od Krówki, więc to też super, no. I bardzo dobrze. Aha, i tam mieliśmy możliwość y, pomóc w wykluciu, więc też może pójdźmy. Może spróbujmy pójść, zobaczymy. A, jajka i te inne rzeczy sprzedam. Okej, okay, więc jak tylko zbierzesz plony, y, to jej to wszystko posprzedajemy. No i trochę ci przeszło, jesteś trochę szczęśliwra i lubisz robić też w ogródku. Uwielbiam ogrodnictwo, więc. o Dobrze, a więc mamy. Mamy jednak kurkę, nie pomożesz jej w wykluciu się, bo chyba. A nie, salsa wyrosła na kurkę, przepraszam. A więc kurka, która była u nas już wyrosła na kurkę. A, rozumiem. Rozumiem. Dobra, ty się tam najadasz i już jesteś szczęśliwa. Proszę bardzo, więc mamy Salsę, która została kurką. No tak. A tutaj cały czas możemy pomóc pomóc w, w wykluciu się tam. Ja ja nie wiem, ile jeszcze mu zostało do wyklucia, więc. Adam! O, już, już myślałam Adam, że już się z nami żegnasz. Jak jest taka ikonka. Jego, to już zawsze myślę, że w nocy mam zawsze taką schizerę, jak on się budzi, że on właśnie chce, że on już z nami się żegna. On tylko gdzieś tam. Ty czy ser, ser zjesz? Oj, Jusiu. Dobra, to później dokończę takie obaski, no przecież samym serem się nie najesz. No więc z, zawsze w nocy, jak się budzi, żeby coś poglądać, to ja już myślę, że, że on z nami tutaj już wiecie. Się żegna, on tylko. Wstał, żeby coś obejrzeć, więc tutaj Adam nie ostatnio stresuje. Bardzo mocno, że już się z nami żegna. A tu nie, a tu nadal nie. Dobrze. Zobaczymy tylko, jaki będzie miała awans nasza tutaj hmm, Cecylia, więc szybko tutaj nam hmm, przyspieszę czasu, żebyśmy też mogli to zobaczyć. Bo już powoli trzeba kończyć odcinek. Dobrze, to już wszystko, wszystko zebrałaś? Nie, jeszcze tam coś zbierasz. Chciałabym zobaczyć, czy. Pójdziesz, a ty dostałaś... Przecież dzisiaj powinnaś dostać awans, co nie? No. Halo? O właśnie, jest! Mamy awansior. Promotorka przedstawień, nowe interakcje, nowe simulony, więc jeszcze na godzinę. Super. Który to już jest poziom? E, twój e, Cecilio. Ja teraz a teraz odpracujesz od 16 dopiero. Jesteś już w połowie. O proszę! Bardzo fajnie jeśli chodzi o twoje życie. To jeszcze masz 3 dni do zmiany grupy wiekowej, więc idzie tobie ładnie, no wiadomo, zaczynasz też od trzeciego poziomu, więc to też trochę inaczej, więc tutaj wiadomo, musimy o tym pamiętać, że to nie było całkiem od, od zera, więc tutaj też, mam nadzieję, że może uda nam się wyjść właśnie do tego dziesiątego poziomu, tak jak się udało Twojemu ojcu, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, ale to nic nie jest gwarantowane. O, proszę bardzo, masz kurkę ładnie, nową, wyhodowaną jej wiadomo duchy słabną, które są gdzieś tam indziej ale mamy dodatkową kurkę czyli to już jest piąta kurka, mamy jeszcze miejsce na o Agnieszka Zadecka do ciebie no dobrze z przyjemnością odwiedzimy Henfort on Bagley kiedyś, ale może, aha nie, nie teraz <laughs> nie w tym momencie bo w tym momencie muszę kończyć dzisiejszy odcinek no ale co mały, Franciszek jest już gotowy na urodziny, wszystko na trzecim poziomie więc super powinien mieć je w następnym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia. Do zobaczenia susu!